O kurde, jak to chodzi. Nie wiem, czy ci się to spodoba, weź zobacz. No. Matko. Idzie. Are you listening? Damn. Cześć, witajcie w kolejnym filmie MotoGeek. Dzisiaj testuję dla Was Jeepa Compassa drugiej generacji. Jest to samochód klasy troszkę mniejszych SUV-ów, a jednak większych crossoverów. Na rynku konkurentem tego samochodu jest m.in. Kia Sportage, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan czy Honda CR-V. Także jest to bardzo popularna klasa na naszym rynku. A w tym filmie postaram Wam się opowiedzieć o tym, jak w tej klasie radzi sobie ten właśnie Jeep. Jeśli chodzi o wygląd, to samochód ten potocznie jest nazywany Baby Cherokee'em. Nie ma co ukrywać, on jest to mniejszy brat Jeepa Cherokee, ale niektórym może on się podobać, niektórym nie. Mi do gustu przypadły te reflektory, szczególnie z LED-owym paskiem, który widać w tym miejscu. Myślę, że nadaje on całkiem fajnego charakteru. W tym egzemplarzu dużą robotę robią również 19-calowe felgi z nisko profilowanymi oponami, ale niestety odbija się to na komforcie jazdy i na jeździe w terenie. Charakteru dodaje także 7-członowy grill, który jest bardzo charakterystyczny dla tej marki, ponieważ nawiązuje do historycznego samochodu, jakim jest Jeep Willys. Pod maską tego samochodu pracuje silnik benzynowy 1.4 Multi-Air, który generuje 170 koni i 250 Nm momentu obrotowego. Wsiadając do tyłu w tym samochodzie, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie pobrudzić sobie nogawki. Ale jeśli już wsiądziemy, to będziemy mieć wystarczająco miejsca na nogi, bardzo dużo miejsca nad głową i we wnętrzu można się poczuć naprawdę komfortowo. Dodatkowo środkowy fotel nam się składa, powodując to, że mamy tutaj podłokietnik z miejscem na napoje. Za kierownicą Jeepa wszystko wydaje się być w należnym porządku. Każdy może znaleźć wygodną, bezpieczną pozycję za kierownicą. Siedzi się dość wysoko, także to też wzmaga uczucie bezpieczeństwa. Samochód jest też oczywiście wyposażony w różne systemy poprawiające bezpieczeństwo, między innymi na przykład system utrzymywania pasa jazdy, który można wyłączyć. Znajdziemy tutaj także oczywiście Bluetooth, przez który możemy podłączyć telefon, a jeśli podłączymy go kablem, to na wyświetlaczu pojawi nam się opcja CarPlay, jeśli to będzie iPhone, a jeśli telefon z Androidem, będzie to Android Auto. No to co? Czas w drogę! Wygląd zewnętrzny to oczywiście rzecz gustu. Może się spodobać zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Ale prawda jest taka, że marka Jeep kojarzy się głównie z samochodami dla facetów. A jak myślicie, jak za kierownicą tego samochodu mogłaby poczuć się kobieta? Dzień dobry, moje kochani. Otóż jest mi tak bardzo miło, że jestem zaproszona do tego testu. Dziewczyny, sprawdzam dla Was dzisiaj Jeepa. Cieszycie się? Jak on się nazywa? Moje kochane, jeździ mi się bardzo wygodnie.
bardzo dostojnie. To, co jest istotne, co warto powiedzieć, co mnie odpowiada osobiście, to fakt, że siedzi się bardzo wysoko, widzę całą drogę bardzo dobrze i no i czuję się po prostu dzięki temu bezpiecznie. Jeżeli chodzi o wsiadanie i wysiadanie z gracją, bo oczywiście o to nam najbardziej chodzi, to uważam, że samochód ma absolutnie odpowiednią wysokość do szpilek. Chyba że niekiedy oczywiście jak to zabiegane matki, żony i kochanki macie płaskie podeszwy, no to wtedy po prostu trzeba zarzucić biodrami, wtedy też się wsiądzie. Kierownica ma bardzo miłe oprzycie, na której są przyciski, które są bardzo wygodne w użyciu, ponieważ mamy je z tyłu i z przodu. Z tyłu to jest dla mnie totalna nowość. Mogę sobie tutaj palcem wskazującym i tym pośrodku zmieniać głośność muzyki bądź przestawiać radio. Uważam, że jest to bardzo wygodne, że nie trzeba sięgać ręką do przodu, aby to zmienić. Wiecie, jakie my jesteśmy zapracowane, ile rzeczy robimy podczas jazdy. No, tyle jest rzeczy do zrobienia. Trzeba zadzwonić, trzeba ściszyć muzykę, trzeba uspokoić dzieci, trzeba trzymać torebkę i jeszcze gdzieś schować zakupy. Także wszystko to można zrobić z wygodną kierownicą również. Szanowne panie, dzięki wspaniałej funkcji utrzymywania pasa ruchu mogę podczas jazdy, do czego nie zachęcam, to jest tylko dla kobiet o mocnych nerwach, na przykład się pomalować i dzięki temu zawsze będziemy na pasie. Jej! Dziewczyny, to jest nowa era, teraz już nie musisz dzwonić po chłopaka, dziadka, żonę i kochanka, aby zaparkował ci samochód, tylko za pomocą jednego magicznego przycisku ten samochód sam za ciebie parkuje oraz mało tego, sam wyszukuje miejsca. Również warto tutaj wspomnieć o wspaniałych lusterkach, które są oświetlone z każdej strony. Wszystko widać. Szanowne panie, dodatkowym plusem tego samochodu jest również jego wielki bagażnik, gdzie będziecie mogły pomieścić swoje zakupy, wózki dla dzieci, nie jeden i nie dwa, jakieś przenośne zabawki, kostiumy. Ale o tym więcej już powie mój mąż. Kupując SUV-a, na pewno większość z Was będzie zwracać uwagę na to, żeby bagażnik był wystarczająco duży. Ten ma 438 litrów. Nie jest to największy bagażnik w klasie, ale wydaje się dość spory. Dodatkowo znajdziemy tu wygodne uchwyty na siatki czy gniazdo 12-woltowe. Ale niestety muszę powiedzieć, że próg załadunku w tym bagażniku jest dość wysoki. Jak to na SUV-a przystało? Szanowne panie, ten samochód jest bardzo pojemny. Naprawdę i jeździ się nim bardzo wygodnie. Ale ja się tak zastanawiam, czy dla artystek to on też jest stworzony? Czy aby tutaj na pewno zmieści się performerka burleski w swoim kostiumie? Wasza kobieta zadowoli się tą wspaniałą pozycją za kierownicą i tym, że może sobie oglądać świat z góry i pozwoli Wam wziąć kluczyki z tego samochodu na weekend, to wtedy możecie sobie zjechać z drogi i pojechać na jakieś bezdroża. Myśmy akurat udali się tym samochodem na taki teren, gdzie normalnie jeżdżą quady, na bardzo sypki grunt, głównie tam był piasek. Zobaczcie, jak ten samochód sobie tam radził.
według mnie, jak na samochód, który jednak jest SUV-em, ale nie samochodem terenowym, naprawdę radził sobie świetnie. No, nie odważyłbym się wjechać w nim w jeszcze głębszy teren, taki trudniejszy, ale do takiej, nawet można powiedzieć, zabawy weekendowej w 100% wystarczy. A oczywiście, jeśli ktoś mieszka w miejscu, do którego prowadzi taka nieutwardzona droga, to może być spokojny, że pewnie w każdych warunkach atmosferycznych wjedzie tam bez problemu. Tak jak w większości samochodów w tej klasie, możemy sobie wybrać samochód z napędem na 4 koła, ale jest to napęd dołączany. Tak, tutaj w tym samochodzie można powiedzieć, że ten napęd jest rozłączany, ponieważ za każdym razem jak ruszamy, to ruszamy z napędem na 4 koła, a dodatkowo możemy sobie ten napęd zblokować i będzie on dostępny przez cały czas. Mamy tutaj do tego takie pokrętło, dzięki któremu również możemy sobie wybrać powierzchnię, po której będziemy jechać. Mamy specjalną opcję na śnieg, na piasek i na błoto. Mamy też opcję automatyczną, w której samochód zawsze będzie ruszał z napędem na 4 koła, a później, jeśli będziemy jechać szybciej, to będzie odłączał tylną oś. Żeby nie było zbyt kolorowo, to musimy tutaj z żoną wspomnieć o jednej rzeczy, którą jest 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale niestety nie działa ona zbyt płynnie. Czuć każdą zmianę biegu, a szczególnie dla mnie przy dohamowywaniu. Jeśli jadę w mieście i dohamowuję do świateł z prędkości, nie wiem, 50 km na godzinę, to czuję każde szarpnięcie, kiedy jest zrzucany bieg na niższy. Rzeczywiście, podczas przyspieszania przy zmianie biegów czuć szarpnięcia. No czuć. Pod maską tego samochodu znajduje się silnik benzynowy 1.4 o mocy 170 koni, który generuje przy okazji 250 Nm momentu obrotowego. Jest to najmocniejsza jednostka, która jest dostępna w tym samochodzie, ale trzeba zauważyć, że ten samochód waży 1700 kg, także dość dużo. I ten silnik radzi sobie z tym samochodem, można powiedzieć, dostatecznie, no bo przyspiesza do setki poniżej 10 sekund, jego prędkość maksymalna to około 200 km na godzinę. Aczkolwiek przy wyprzedzaniu w trasie no, trzeba mieć pewien dystans, żeby bezpiecznie wyprzedzić, ale z kolei w mieście spisuje się całkiem nieźle. Z racji tego, ile ten samochód waży i że ten silnik to jest jednak mała jednostka napędowa z turbo, spalanie nie będzie tutaj zbyt zadowalające. W mieście mój wynik to około 11 litrów, a na trasie 9 litrów. Podsumowując ten test, muszę powiedzieć, że Jeep Compass drugiej generacji to naprawdę ciekawa propozycja na rynku. Szczególnie ze względu na to, że spokojnie można nim zjechać z utwardzonej drogi i nawet pobawić się w terenie. Oprócz tego jest bezpieczny, całkiem pakowny, a do tego myślę, że może spodobać się również kobietom. Jeśli spodobał się Wam mój film, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, dajcie mi łapkę w górę i oczekujcie następnych testów.